Oczywiście, Kopciuszku. Będę twoją przyjaciółką. Trzymaj się ode mnie z daleka, jesteś zaczarowany. Nie chcę odrabiać lekcji, mamo. Czekolada, miam, miam. O nie! Okropny budzik. Daj jeszcze trochę pospać. Tylko 5 minut. Ojej, co to za zapach? Czy coś się pali? Co? Mój telefon! On płonie, co robić? Jak ja sobie poradzę bez telefonu? Czuję zapach spalenizny. Zapach spalenizny? Co tu się dzieje? Czy my się palimy? Dzień dobry, Mary. Ojej. Co się dzieje z moją ręką? Czuję moc wody. Wypróbujmy ją. Wow. Linda, widziałaś to? Mam moc wody. Co to takiego, rośliny? Tina, co ty wyprawiasz? Nie hałasujcie, tak chcę jeszcze pospać. Co się dzieje? Czemu jestem w pnączach? Ojej, to jakiś ogród botaniczny. Czy to ja zrobiłam? Moja ręka. Mamusiu, mam moc ziemi. Dziewczyny, chcę spać, co się dzieje? Tina, potrzebujesz pomocy? Szczerze mówiąc, tak. Ojej, co z moją ręką? Czuję moc powietrza. O, Grace, masz moc silnego powietrza. Przestań. Już wystarczy. Prawie mnie stąd wywiało. Dzięki. Tak, tak, muszę popracować nad kontrolą. Dziewczyny, wstawajcie. Gratulujemy. Wszystkim udało się uwolnić swoje moce. Linda ma moc ognia, Grace powietrza, Mary moc wody, a Tina ziemi. Okej, dziewczyny, musicie się ogarnąć. Czarodziejki muszą wyglądać bez zarzutów. Od kogo zaczynamy? O, ja chcę być pierwsza. Mam pomysł, jak moc może mi pomóc. Po pierwsze, czarodziejki nie powinny nosić okularów. Już ich nie potrzebuję. Oj, mogłam najpierw znaleźć soczewki, a potem niszczyć okulary. O, znalazłam. So, dobra. Pozostało tylko je założyć. Brzmi łatwo. Okej, delikatnie. Udało się! Świat jest taki wyraźny, jasny. Jak moje siniaki pod oczami. Co może mi pomóc? O, właśnie, siła wody. Na pewno mi pomoże. Okej. Gotowe. Nic tak nie odświeża twarzy jak żelowe płatki. Super. A teraz przywrócimy mojej skórze zdrowy wygląd. Pomoże mi w tym szczoteczka. No i pianka oczyszczająca. Nakładam piankę na szczoteczkę i zaczynam masować moją skórę twarzy. Tu i tu trochę. O, tutaj też troszkę trzeba. Świetnie. No i się myjemy. Wow, co za efekt. Pozbywam się płatków. Super. Czuję, jak moja skóra się cieszy. A co ja mogę ze sobą zrobić? Pryszcze to mój najgorszy wróg. Nie wiem, jak się ich pozbyć. Chociaż pamiętam, jak na biologii mówili mi o leczniczych właściwościach roślin. Mam przecież moc ziemi. Mogę wyhodować rośliny, które chcę, wymieszać ich soki i uzyskać maseczkę przeciwtrądzikową. Nauka rządzi. Mam nadzieję, że z tymi wszystkimi owocami i warzywami mogę pozbyć się trądziku na zawsze. To było moje marzenie od wieków. Użyję winogrona, ogórka, cytryny i kiwi. Wszystko muszę pokroić, aby łatwiej było wydobyć z nich sok. Gotowe. A teraz mieszam to wszyściutko w moim małym blenderze. Gdybyśmy robili maseczki na twarz na chemii, lekcje byłyby ciekawsze. Mam nadzieję, że mi się uda. Dodaję wodę i mieszam. Jupi, to naprawdę działa. Okej, muszę tylko przygotować specjalną foremkę do wykonania maski. Wlewamy przygotowaną mieszankę, rozprowadzamy wszystko równomiernie, tak aby starczyło na całą twarz. No i czekamy. Zastygła. Szybko ściągamy okulary i nakładamy maskę na moją problematyczną skórę.
Użyję też rolera. Wow, moja twarz promienieje. Nie mam pryszczy. Fuj, Tina zostawiła tu swoją maskę. A co ja mam na nosie? Czarne zaskórniki? Jak je usunąć? Mam przecież moc ognia. Dokładnie. Potrzebuję węgla drzewnego. Mówią, że pomaga. Gotowe. Teraz musimy zrobić z niego maskę. Kładziemy węgiel w moździerzu, aby zmielić go na pyłek. To łatwiejsze niż myślałam. Zostało jeszcze troszkę. Gotowe. A teraz potrzebuję gęstego kremu. Ten będzie idealny. Dodajemy trochę kremu do pyłu węglowego i wszystko dokładnie mieszamy, aż do uzyskania gładkiej konsystencji. Gotowe. Można nakładać. Pokrywamy wszystkie czarne punkty i czekamy. Ale super. Ojej. Co z moim uśmiechem? Dlaczego moje zęby są takie żółte? Wiem, potrzebuję pasty i szczoteczki do zębów. Jestem pewna, że to urządzenie mi pomoże. Już czuję, jak moje zęby stają się bielsze z sekundy na sekundę. O tak, są naprawdę bielutkie. Maska też zastygła. Można ściągać. Super, żadnych czarnych chropek. A ja wyglądam świetnie, chociaż chwila. Co z moją twarzą? Mam przecież moc powietrza, na bank mi pomoże. Zrobimy sobie malutki zimny peeling. Moja skóra jest taka gładka i piękna. Ojej, a co to za krzaki? Trzeba to naprawić. Mam tu troszkę pasty do depilacji. Zaraz pozbędziemy się wszystkich niechcianych włosków raz na zawsze. Nałożymy troszkę tutaj i czekamy. Oj, prawie zapomniałam o plastrze. Przykleję go do pasty, aby łatwiej było ją oderwać. Dobra, teraz trzeba użyć siły. To nie powinno być zbyt bolesne. To boli! Grace, uspokój się! Zaraz odlecimy! Wow, jestem taka piękna! Dziewczyny, jesteście najładniejszymi czarodziejkami! Chcę zrobić mocny makijaż! Siło ognia, pomożesz mi? Wow! Super! Spróbujmy zrobić kilka ognistych strzałek! Ojej, nie mogę się napatrzeć! Dodajmy troszkę błyskotek! Mam moc ognia, muszę błyszczeć. Gotowe. Złoto zdecydowanie mi pasuje. Pozdrawiam wszystkich płomiennie. Niebieski zawsze pasował mi do oczu. Lifehacki zawsze pomagają, nawet w makijażu. Superanckie strzałki. Dodamy odrobinkę błyszczyku na moje usta. Super. Już wiem, mojemu makijażowi czegoś brakuje. Okej. Okay. Siło wody, potrzebuję żelu. I dużo błyskotek. Mieszamy. I voila! Wyszedł nam fajny żelowy brokat, który świetnie pasuje do mojego niebieskiego cienia do powiek. Wyglądam niesamowicie. Wszyscy będą się zachwycać moją urodą. Zieleń podkreśla blask mojej skóry. Tak lepiej. Zdecydowanie czegoś mi brakuje. A, rzęs! Dodamy nieco gęstości moim naturalnym rzęsom. Wow, o wiele lepiej. Wpadłam na szalony pomysł. Jakie piękne stokrotki. Brakuje ich w moim makijażu. Patrzcie, mam biegi w kształcie stokrotek. Ostatnie pociągnięcie. Kolor tej szminki idealnie pasuje do zielonego cienia do powiek. Nie można mi się oprzeć. Wyruszam na podbój świata. Okej, a co ja mam zrobić? O, moc powietrza powinna mi pomóc. Chcę zwiewne, piękne strzałki. Wow, właśnie to miałam na myśli. To najlepsze strzałki, jakie kiedykolwiek miałam. Dodamy troszkę perełek. Są tak delikatne jak ja.
Myślę, że wszystkim opadnie szczęka, gdy zobaczą mnie w nowej stylizacji. Ale jestem piękna. Skończyłam. Idziemy dalej. Wow, dziewczyny, jesteście oszałamiające. Każda jest wyjątkowa na swój sposób. I każda jest piękna. Moje włosy w ogóle mnie nie słuchają. Doskonale cię rozumiem. Walczyłam z nimi przez ostatnią godzinę. Żadna ze szczotek mi nie pomaga. Jestem zmęczona. O, mam pomysł. Moje włosy są okropne, ale moc powietrza na pewno pomoże mi to naprawić. Wow, świetna fryzura. Idealnie pasuje do mojego stylu. Jestem taka piękna. Wiem. Mam makijaż z perełkami, więc dodam je do włosów. To będzie fajny szczegół, na który każdy zwróci uwagę. Wygląda niesamowicie. Wow, co za kryształy. Właśnie tego mi brakowało. Włosy od razu wyglądają bardzo spektakularnie. Dodam jeszcze troszkę kryształków. Chcę błyszczeć jak księżniczka na balu. Kurczę, moje włosy są okropne po tej wichurze od Grace. O, siła ognia, pomożesz mi. Wow, to dopiero ognista fryzura. Te loki tak dobrze na mnie wyglądają. Wow, są czerwone. Zdecydowanie jestem ognistą dziewczyną. Niesamowite. Ta opaska dopełni mój ognisty look. Kurczę, moje włosy trudno nawet rozczesać. Jak mam z nich zrobić fryzurę? Siło wody, jak zwykle jesteś, kiedy cię potrzebuję. Już nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę rezultat. Wow, mokra stylizacja. Dodam kilka kokardek. Jestem ślicznotką. A wy patrzcie na Dinę. O, te kucyki zdecydowanie mi nie pasują. Ale mam fajny pomysł. Zakręcę loki. W końcu mam siłę ziemi, więc chcę mieć elegancką i spokojną fryzurę. O tak, właśnie to chcę widzieć na całej głowie. Moja fryzura będzie zdecydowanie najlepsza. Zobaczycie. Jeszcze tylko troszkę. I... gotowe. Muszę je tylko ładnie ułożyć. Podepniemy włosy w ten sposób. Ale czegoś mi brakuje. Siło ziemi, potrzebuję twojej pomocy. Dodajmy coś żywego do moich włosów. O tak, o tym mówiłam. Jakie piękne i delikatne kwiaty. Dina, jesteś niesamowita. Mary bombowa. Linda, rozpalisz wszystkie serca. A ty, Grace, jesteś taka delikatna. Dziewczyny, zdecydowanie musicie zmienić te piżamy na jakieś fajniejsze stroje. O, już mam pomysł. Natknęłam się kiedyś w mojej szafie na oszałamiającą czerwoną sukienkę. Właśnie taką chcę. Ale wygląda troszkę zwyczajnie. Po co mi sukienka, skoro mogę zrobić spódniczkę i top? Super, ale czegoś mi brakuje. Wiem, muszę dodać troszkę ognia. Wow, no od razu lepiej. I ostatni akcent. Buty, ogniste kolczyki i wisiorek, aby wszyscy wiedzieli, że moim żywiołem jest ogień. Jestem gotowa. W co ja się ubiorę? Nic się nie nadaje. Mam pomysł. Zrobię własną sukienkę. Gotowe. Idealnie pasuje do mojego makijażu. Siło ziemi, możesz dokończyć ten look? Ojej, brakowało mi właśnie kwiatów. Dodamy jeszcze ładne kolczyki. Wisiorek. I różowe buty. No i co? Wyglądam jak księżniczka ziemi? Myślę, że w 100%. Co wygląda tak zwyczajnie? O, przyszedł mi do głowy genialny pomysł. Moc wody pomoże mi stworzyć unikalny strój, którego na pewno nikt nie powtórzy. Chcę zrobić ze zwykłej białej koszulki bluzkę wodnej wróżki.
Ale żeby to zrobić, muszę ją pokolorować. To bardzo proste. Trzeba skręcić koszulkę w węzeł, związać ją gumkami i zanurzyć w wybranym kolorze farby. W moim przypadku to niebieski. Oczywiście, to mój ulubiony kolor. Tylko spójrzcie, jak wspaniale mi to wyszło. Zakładamy jeszcze ładne buty, niebieskie kolczyki i wisiorek. Myślę, że wszystko wygląda super harmonijnie. Jaka ja jestem piękna. Postanowiłam, że nikt nie zrobi lepszej stylizacji niż ja sama. Uszyję własną sukienkę. Będzie całkowicie uosabiać moją zwiewność, lekkość i szykowność. Albo nie będzie. Coś mi nie wychodzi. No przecież mam moc powietrza. Ona zrozumie mnie w 100%. Wow, wyszło nawet lepiej niż mogłam sobie wyobrazić. Ta lekkość i zwiewność całkowicie opisuje mnie i moją cudowną moc powietrza. Jeszcze ostatnie dodatki. Wisiorek. I gotowe. Jestem cudowna. Wow, Tina, siła ziemi. Jesteś urocza. Linda, siła ognia. Jesteś magiczna. Mary, moc wody. Jesteś zachwycająca. Grace, moc powietrza. Jesteś wspaniała. Dziewczyny, wyglądacie oszałamiająco. Chłopaki już szaleją na punkcie tych piękności. A pozostałe dziewczyny są zazdrosne. Tak, tak, nie wydaje wam się. To te same kujonki. A teraz są królowymi piękności. Dziewczyny, podbiłyście ich serca. Ale ślicznotki. Ej, za co? Oh no! To przecież ostre chili. Monika, przynajmniej ci się poszczęściło z wielkością porcji. Nie mam wyjścia. Będę musiała wypić tę ognistą mieszankę. To naprawdę gorący challenge. Nawet głowa mi się gotuje. Teraz moja kolej. Za ostre. Pilnie potrzebuję antigotum. Mleko wystarczy. Ulżyło mi. Dziewczyny, a może ja nie muszę tego pić? Nie ma mowy, Lili. Pij swój napój. Wezwijcie straż pożarną. Aha. Nie martw się, Lili. Poradzimy sobie bez nich. Dziękuję. Tylko, że teraz zamarzam. Taka mała huba-buba. To niesprawiedliwe. Nożyczki na pewno mi się nie przydadzą. Guma i tak jest pyszna. Idealnie zmieściła się w mojej buzi. Wyobrażam sobie, jak wielki balon powstanie z mojej huby-buby. Mnie nożyczki się bardzo przydadzą. Jakie to jest pyszne. Aha. Lili, pozwól, że odetnę ci jeszcze jeden kawałek. Co się dzieje? Chyba zaraz pęknę. Ale bombowa guma. No chodź do mnie, moja słodziutka. Co? Przecież powiedziałam chodź. Okay, here we go. O, tu jesteś. Oh no! Gotcha. Cześć, dziewczyny. Odetnijmy kawałek. Ta-da! Wow!
jednak go nie potrzebuje. Tak lepiej. To jest takie dobre. Monika, dokąd lecisz? Wyzwanie się jeszcze nie skończyło. Co mamy z tym zrobić? Chyba wiem. To żelek. Trzeba tylko trochę go powiększyć. Tak lepiej. Tylko spójrzcie, to jadalna maseczka na twarz. Skoro jestem jeszcze ładniejsza, no to mogę coś przekąsić. Wygodne i bardzo smaczne. Ciekawe, co ja dostałam. Coś bardzo ciężkiego. Nie martwcie się, nic mi nie jest. To się nazywa rozmiar. Czas na żelkowy koktajl. Bardzo orzeźwiający. To na deser. No to przygotujcie się wszyscy. To eksplozja żelków. Wspaniale. To jest takie pyszne. Nie mogę przestać. Żegnaj, dieto. Czemu mam najmniejszą porcję? A ja jestem największą szczęściarą. I miodu też mam bardzo mało. Ale i tak to jest bardzo smaczne. Ja zaraz też spróbuję. Dodam miodu. To takie słodkie. Palce lizać. Uważaj, żebyś ich sobie nie odgryzła. Zostało jeszcze tyle miodu. Zjem wszystko do ostatniej kropli. Chyba się trochę ubrudziłam. Chwileczkę. Jest lepiej. Nie? No, teraz wyglądam niesamowicie. Teraz moja kolej. Lili, możesz mi pomóc? Z przyjemnością, Monika. Otwórz szeroko buzię. W ten sposób smakuje o wiele lepiej. Dzięki, Lili. Co my tu mamy? Czekoladowy diament. Wow.
nie! Yeah! Mam pomysł. Sprawdźmy jeszcze raz. To był jednak zły pomysł. Jakie to pyszne. Teraz ja. Oh. Yes! Come on! Wow! Tak, to bardzo smaczne. Myślę, że przyda mi się biżuteria. Od razu lepiej. I smakołyk mogę zjeść w każdej chwili. Myślę, że Wendy ma za dużo czekolady. Musimy przywrócić sprawiedliwość. Oh no! Gdzie się podział mój diament? Nie pozwolę nikomu ukraść mojej czekolady. Wracaj tu, Lily! Jest pyszny. Po prostu rozpływa się w ustach. To nuggetsy. Znowu miałam pecha z porcją. Myślę, że z sosem będą smakować lepiej. I miałam rację. To jest pyszne. Spróbujmy kawałek. Dodaj sosu, Monika. Aha. Z chęcią. Aha. Jakie to pyszne. Oh. Mogę jeszcze? Tak, to dla ciebie. Bierz ile tylko chcesz. Czy został jeszcze jakiś sos? Mam wystarczająco dużo sosu dla wszystkich. Hey! Chyba przesadziłaś, Lily. Ale i tak jest pyszne. To się nazywa zwierzęcy apetyt. Oh my God! Mam nadzieję, że nas nie zje. What? Mm. Yeah! Oh no! Nienawidzę sera pleśniowego. Przez ten smród nie mogę oddychać. Hey, you. Oh, really? Jakie to ohydne. Trzeba coś z tym zrobić. Ten ser jest obrzydliwy. Ech, niestety będę musiała go zjeść. Jakie to jest okropne. Nie chcę więcej. What? Okay,
To jest paskudne. Do tego strasznie śmierdzi. Ten zapach przyprawia mnie o zawrót głowy. No to ja trochę spróbuję. Niezłe mi trochę. Ten ser chyba doprowadził Wendy do szaleństwa. I zamienił ją w mysz. Potrzebujemy tu pomocy prawdziwego drapieżnika. Cool. I love you. Wendy, czekaj. Ja zacznę. Ziarenka popcornu? Oh no! What? Bardzo zabawne. Nie mam zamiaru połamać sobie zębów. Dobrze ci tak. Może nie będzie tak źle. Aucz, niepotrzebnie to zrobiłam. Teraz moja kolej. Czekoladowa kukurydza. Warto było czekać. Pachnie naprawdę pięknie. Dobra, nie będę skubać po jednym ziarenku. Zjem wszystko naraz. To niesprawiedliwe. Muszę coś zrobić. W ciągu kilku sekund wszystko się zmieni. Mary, dlaczego to zrobiłaś? Bo chciałam zjeść popcorn. No przyznaję, że było warto. Wiedziałam, co robię. Już myślałam, że będziemy tu głodować. Czekoladowe papryczki! Jakie szczęście! Czy to znaczy, że ja mam prawdziwe? Weź się w garść, Mary. Miałam rację. Nie dam rady tego zjeść. Wiem, jak ci pomóc. Proszę, przydać się lód, gdy spróbujesz papryczek. Jestem naprawdę przerażona. Szybciej, użyj lodu. To naprawdę pomogło, dzięki. Cieszę się, no niestety makijaż ci całkiem spłynął. Ale to nie ma znaczenia, bo czeka na mnie pyszna czekolada. Nie mogę na to patrzeć. To było naprawdę dobre. Może ta papryczka też ci posmakuje. Wendy, jeszcze jedna została. Racja, dzięki, musiałam ją przeoczyć. Wszystko mnie pali. Tu masz wodę. Jak dobrze, że była pod ręką. Wow. Czekoladowy zegar. Nigdy takiego nie widziałam. Mój wygląda nieźle, ale smakuje po prostu obrzydliwie. Plastik nigdy nie dorówna czekoladzie. Muszę się o tym przekonać. Chci wózka. Jeśli chodzi o słodycze, przyjaźń schodzi na dalszy plan. Tylko spójrz, ile tu jest czekolady. Zaraz oszaleję z zazdrości i głodu. Chciałabym móc cofnąć czas.
to zadziałało? Nie do wiary! Dzięki, Mary! Teraz musisz dać mi kawałek. Już mówiłam, że nie dam. Moje serce zaraz się zatrzyma. Mój żołądek już to zrobił. Daj mi swój zegar. Nie ma mowy, puszczaj. Nie puszczę. Oddawaj. Wendy, co ty zrobiłaś? Zestarzałyśmy się. Hurra! Czas się cofnął. Ten kaktus w ogóle mi się nie podoba. A mój wydaje się być w porządku. Jak zwykle nie mam szczęścia. Postaram się to naprawić. Czas na małą wizytę u fryzjera. To świetny pomysł. A teraz spróbujmy. Jakie to gorzkie! Wygląda na to, że fryzjer nie pomógł. Muszę to czymś zapić. Sorry, ale nie mamy czasu na szukanie dla ciebie wody. Mam ważniejsze rzeczy do roboty. Awesome! Czy to konewka? Na pewno jest w niej woda. Ej, potrzebowałam jej, żeby wyhodować kaktusa. Dobra, wezmę większą konewkę. Gdzie ona się podziała? Znowu ty. Okej. Dobra, mam jeszcze jedną. O, ta będzie idealna dla mnie. O nie, nie dam ci tej konewki. Ojej, co się dzieje? Udało mi się wyhodować czekoladowego kaktusa. To jest takie pyszne. Daj mi chociaż kawałek. No dobra, trzymaj. Duży, soczysty burger. Marzyłam o takim. Czekoladowy wygląda o wiele fajniej. Nie kłóćmy się, lepiej spróbujmy naszych smakołyków. Ale dużo nadzienia. Lubię tego typu dania. Zostaw mi coś. Czemu zawsze przeszkadzasz mi w jedzeniu? Przepraszam, więcej nie będę. Mam nadzieję, że ty też mi nie przeszkodzisz. Bo zamierzam zrobić coś specjalnego. Burgera ze słodyczami. Wyszło prawdziwe arcydzieło. Aha. Muszę go spróbować. Ups, Mary, twoja czapka kucharska zniknęła. Nie widzę jej. I burgera też już nie ma. To wszystko twoja wina, Wendy. Tym razem ja zacznę. To żaba. Ale chyba nie jest prawdziwa. Tak, to czekolada. To znaczy, że ja mam prawdziwą żabę pod swoim kloszem. To straszne. Przykro mi, ale będziesz musiała ją polizać. Skoczyła na mnie pomocy. Nie jest to widok dla osób o słabych nerwach. Ojej, to książę. O
Odczarowałaś mnie, teraz już zawsze będziemy razem. Wendy, po co ci ten przesłodzony facet? W porządku, wiem jak go nie szkodliwić. Potrzebuję tłustej muchy. O, jedzenie! Muszę jak najszybciej złapać tę muchę. Zadziałało. Ale wielkie jajko. Wygląda fajnie. W dodatku to chyba czekolada. Sprawdźmy, co jest w środku. Co za uroczy mały smok. Tak, jest słodki. Ale wolałabym czekoladę. Przykro mi, czekolada jest nasza. Nie szkodzi, czeka mnie prawdziwa uczta. Mam nadzieję, że to nie jest surowe jajko. O nie, jestem rozczarowana. Smok i ja możemy ci pomóc. Dziękuję, to bardzo miłe z waszej strony. Nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Jest pyszne. O tak, nigdy nie można mieć za dużo makaronu. Zanim jednak go zjemy, musimy wyciągnąć karty. Zobaczmy, kto ma największe tempo. Jestem szybka. W sumie to się nawet cieszę. Nie chcę być ślimakiem. Średnia prędkość jest idealna. Chyba ja zacznę. Jak to apetycznie wygląda. Pyszności. Dopiero niedawno nauczyłam się jeść pałeczkami, no i akurat się przydało. Betty, chyba wyrosły ci wąsy. Oj, rzeczywiście, to najsmaczniejsze wąsy na świecie. Emma, twoja kolej na jedzenie makaronu. Okej, muszę to zrobić naprawdę szybko. Wymyśliłam fajny sposób. Patrzcie! No muszę to opatentować. No rewelacja. Betty, no co tak patrzysz? Już prawie skończyłam. Gotowe? Gdzie jest twój makaron? Nie wiem. Zostałam oszukana. Nikt cię nie oszukał. Jesz powoli, dlatego masz najdłuższy makaron. Na pewno będziesz się nim zajadać przez długi czas. No nie prędko ją zobaczymy. Zgadzam się. Kiedy to się skończy, no? Mam nadzieję, że już jestem u celu. Co tak śmierdzi? O, banan! Fu, to wcale nie jest banan. Makaron zaprowadził mnie do kosza na śmieci. Najwyższy czas na soczyste i słodkie arbuzy. Bierzcie kartki. Średnia prędkość dla mnie w porządku. A ja mogę rozciągnąć tę przyjemność. Dobrze się składa. Nie miałam ochoty na szybkie jedzenie. Nie wiedziałam, że krojenie arbuza jest takie trudne. Ale udało mi się. Nadszedł czas na degustację. Brawo, brawo! O tak, jest naprawdę pyszny. Taki słodki. Na co czekacie, dziewczyny? No właśnie, na co czekamy? Widzisz, można było go otworzyć znacznie szybciej. A żeby jeść go dłużej, użyję łyżki. W ten sposób będzie smakować jeszcze lepiej. O tak, rewelacja. A mnie przyda się nóż. Właśnie wymyśliłam świetny sposób na jak najszybsze zjedzenie arbuza. A raczej wypicie go.
będę potrzebowała blendera, żeby zrealizować swój pomysł. Prawie gotowe. To troszkę dziwne, ale mam nadzieję, że to zadziała. Nie mam co do tego wątpliwości. A teraz do dużego arbuza potrzebna będzie równie duża szklanka. Jaki ciężki! No i gotowe! Teraz mam mnóstwo pysznego, świeżo wyciśniętego soku z arbuza. Dziewczyny, mówiłam wam, że to świetny pomysł. To jest bardzo pyszne. To widać. Uwielbiam lody czekoladowe. Dziewczyny, wyciągnijmy karty jak najszybciej. Jestem taka głodna. Kurczę, będę musiała szybko zjeść lody. A ja mam średnią prędkość. A ja jestem powolna. Ja pierwsza. Spójrzcie, jakie to pyszne. Tyle w nim orzechów i czekolady. Wspaniale. Betty, przestań się na mnie tak gapić. Zjadaj swoje lody. Z chęcią. Chyba wykorzystam swój sprawdzony sposób i zamienię lody w koktajl. Jeśli lody będą płynne, to dam radę je zlizać z talerza. Rozcinamy opakowanie i wyciskamy zawartość na talerz. Myślę, że wygląda bardzo apetycznie. No nie wiem, mam troszkę inne zdanie. Nieważne. Mimo wszystko i tak jest pyszne. Twój nos też jest głodny. Co ty zrobiłaś? Chociaż... przyda mu się trochę czekolady. Dobra, teraz moja kolej na jedzenie. Mam nadzieję, że jak zjem wszystko naraz, to nie zamarznę. No to zaczynam. O nie, jest tak zimno. Emma, co się z tobą dzieje? Betty, spójrz, coś się stało z naszą Emmą. To dziwne, nigdy wcześniej tak nie wyglądała. Ups. Mam nadzieję, że będzie z nią wszystko w porządku. Dziewczyny, tym razem czekają na nas ogromne torty. Wow, wyglądają przepięknie. Sprawdźmy. Hurra, cieszę się, że mogę go szybko zjeść. A ja właśnie chciałam jeść powoli, też się cieszę. A ja mam złoty środek, idealnie. Dziewczyny, chcę być pierwsza. Nie mam się po co spieszyć, więc mogę jeść w spokoju i bardzo ostrożnie. Oczywiście z pomocą widelca i noża. No co za pyszności! Smakuje rewelacyjnie. Nie mogę już dłużej czekać. Mam ochotę zjeść całe ciasto naraz. Komu potrzebne są jakieś sztućce, gdy ma się usta? O tak, to było bardzo szybkie i bardzo smaczne. Palce lizać. Bella, tylko ty zostałaś. Ja też zjadłam swoje ciasto. Pozostało mi tylko wytrzeć usta. Okej. Bella, no naprawdę nadszedł czas, abyś zajęła się swoim tortem. A ja chcę poczuć smak każdego cukierka. Pyszności. Słuchaj, Betty, może my też spróbujemy jej cukierków, co? I ciasta też. Bella i tak się nie spieszy. Co? Gdzie jest mój tort? Betty, czy to ty? Emma, jak mogłyście? Nie mam teraz nic do jedzenia. Zostały mi tylko okruchy. No co za żarłoki. Pora potrenować celność. Dobrze, że pojawił się nowy obiekt do ćwiczeń. Jestem profesjonalistką, zawsze trafiam w dziesiątkę. Aj, moja głowa! Nie trzeba było się tu plątać. Przepraszam, chciałem tylko trochę posprzątać. W porządku.
porządku, nic się nie stało, wejdź. Tylko nie zawracaj mi więcej głowy, bo ja tu ćwiczę. Gdzie ten Zak? Tak mi się chce słodyczy. Lucy, cześć! Poznajesz mnie? Podejdź bliżej, żeby nikt nas nie usłyszał. To ja, Zak. Bez wąsów lepiej? Cześć, przyjacielu, czekałam na ciebie. Co ty mi podstawiasz do twarzy? Nie widzisz? Przyjrzyj się bliżej, to guma. Nawet nie masz pojęcia, jaka jest pyszna. Spróbuj. Bardzo chętnie, ale super wymyśliłeś. Myślałam, że to mop. Wow, to jest naprawdę boskie. Cieszę się, że ci smakuje. Uwielbiam patrzeć, jak jesz. Ja też się cieszę, że cię widzę. Zobacz, jakiego balona umiem zrobić. Lucy, lepiej tego nie rób. Nie powinniśmy zwracać na siebie uwagi. Przestań, proszę. Co to było? Czy to wybuch? Niemożliwe. Chyba się przesłyszałam. Na czym to ja skończyłam? Lucy, nie możesz tak ryzykować. O, prawie zapomniałem, że mam tu coś jeszcze. Wiadro z pomyjami? Żartujesz sobie, Zak? Głuptasie, to Coca-Cola. Trzymaj, mam dla ciebie słomkę, żeby ci było wygodniej pić. Uwielbiam cię, Zak. Jesteś taki miły. Dzięki, to jest pyszne. Wiedziałem, że to docenisz. O nie, za dużo bąbelków. Mój brzuch. Co ty wyprawiasz, Lucy? Wkopiesz nas. Teraz na pewno mi się nie wydawało. W więzieniu jest intruz. Trzymaj się, zaraz cię dorwę. To niedopuszczalne. Nie spiesz się tak, Lucy. A ja na waszym miejscu bym się pospieszyła. Przepraszam, muszę już iść. Zaraz, zaraz, dokąd to? Co ty zrobiłeś? Do widzenia. Trzymaj się, zaraz się dorwę. Jak to ślisko. Zapamiętam cię. Jeszcze raz coś odwalicie i oboje macie przechlapane. Pora troszeczkę zblednieć. Tyle chyba wystarczy. Pomocy! Umieram! Co się dzieje? Źle się czuję. Wezwijcie lekarza natychmiast. Proszę! Szybciej! Chyba uwierzyła. Jeszcze i mnie zarazi. Lepiej pozbędę się tych okularów. Ma rację, powinnam wezwać lekarza. Pomocy! W więzieniu wybuchła epidemia! Dzień dobry. Lekarz potrzebny? Panie doktorze, niech pan mnie uratuje. Muszę udać się do źródła infekcji. Mam problemy z oddychaniem. Proszę mi pomóc. Spokojnie, zaraz coś poradzimy. Ojej, Twix! Takie leczenie to ja rozumiem. Jest tu mnóstwo moich ulubionych słodyczy. Lucy, znowu mnie nie poznajesz, to Zak. Ciekawe, co tam się dzieje? Boję się zastrzyków. Nie chcę. Niedobrze mi. Lucy, to tylko sok, uspokój się, otwórz szeroko buzię. Pomarańczowy, mój ulubiony. Dzięki, daj jeszcze. Czas na poważniejsze medykamenty i sobie też zaaplikuję. To najlepsze lekarstwa na świecie. Masz rację, Lucy, jestem w siódmym niebie. No i jak sytuacja? Mam nadzieję, że ta infekcja nie jest śmiertelna. Czy wy jecie słodycze? To skandal! Zak, daj mi gryza! Znów ta słodka para. No uważajcie, tym razem dam wam nauczkę. Przyłapałam was. Poddajcie się. Nic tam nie zrobisz. A ja mam broń. A masz. Znowu jakieś przekręty? No ile można? Na razie, Lucy. Kręci mi się w głowie. Gdzie on jest? Stój! I tak cię złapię. Zbliżam się. Oj, chyba pomyliłam kierunek. Co się tak gapisz? Myślisz, że puszczę ci to płazem? Pokaż mi, co tam masz. Aha, słodycze. Tak właśnie myślałam. Konfiskuję to. Proszę zostawić przynajmniej jednego batonika. Ćwiczenia to klucz do dobrego zdrowia. Obiad, obiad. Stój. Pokaż mi najpierw, co tam masz. Nic takiego. Zwykły makaron. Proszę spojrzeć. O, jeszcze ciepły. Wygląda smacznie. Nałóż mi. Jasne, już się robi. Mam nadzieję, że ten talerz wystarczy. Ale w razie czego proszę dać znać, przyniosę dokładkę. Nie ma mowy, nie będę czekać. Dawaj mi ten garnek. I szczypce, bo jak mam bez nich jeść? Okej. Dobra, możesz iść. Smacznego. Dziękuję, jestem głodna jak wilk. Jakie to pyszne. Gdzie ten Zak ze słodyczami?
Zaraz się rozchoruję. Obiad, obiad! Psst, podejdź bliżej kraty. Znowu mnie nie poznała, Lucy to ja. Czekałam na ciebie, Zak. Przyniosłeś mi makaron? Nie chcę tego jeść. Nie zwracaj na niego uwagi, to tylko ściema. Mam dla ciebie coś lepszego. Spójrz na tego ogromnego burgera. Podoba ci się? Jest imponujący, Zak. Uwielbiam cię. To najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek dostałam. No w końcu jakiś sensowny posiłek. Szkoda, że taki mały garnek. Nie odmówiłabym dokładki. Pora na odpoczynek. Zaraz, co to za zapach? Pachnie burgerem. Skąd to dolatuje? Koniecznie muszę się dowiedzieć, ale nie mogę wstać. Dobra, pojadę na krześle. Świetnie mi idzie. Zak, bez ciebie umarłabym z głodu. Wiedziałam, że to znowu wy. Daj mi tego burgera natychmiast. Tylko nie to. Proszę, niech mi pani go nie odbiera. Nie próbuj brać mnie na litość. To był mój burger. Dokąd go zabierasz? Życie jest takie okrutne. O, Snickers. Uwielbiam tego batona. Jak dobrze, że ja mogę iść tu słodycze, a nasi więźniowie nie. Ja też chcę batonika. Zaraz. Czy ta krata jest uszkodzona? Super. To znaczy, że mogę wyjść. Tyle wygrać. Ojej. Tylko nie to. Nie patrz takim wzrokiem na mojego Snickersa. I tak ci go nie dam. Zawalczę o niego. Zobaczysz. Zaraz go zjem i po sprawie. Odejdź ode mnie, bo zadzwonię po wsparcie. Pomocy! Więźniarka wyszła z celi i zaatakowała policjantkę. I po wszystkim. Teraz na pewno się nie wydostanie. Okej. Dzięki. Obserwuję cię. Chyba poszła. Super. Cześć, Lucy. Jak dobrze cię widzieć, Zak. Co to jest? Jakaś niespodzianka dla mnie? Też jestem bardzo ciekawa, co tam jest. Postanowiłem jeszcze trochę poobserwować więźniarkę. Dziękuję, ale myślę, że już czas, żeby pan sobie poszedł. Narka. Siedź cicho, żebym cię nie słyszała. W końcu zostawiła mnie w spokoju. Zobaczymy, co my tu mamy. Ojej, żelek! Jakie to urocze. Mam nadzieję, że jest tego więcej. Muszę lepiej sprawdzić kłódkę. Mam! Jest tu cała masa żelków. Nadstawię dłoń, żeby wszystko stamtąd wydobyć. Różnokolorowe misie. Wow! Zak wie, co lubię. Pychota. To jest takie dobre. Może w innych zamkach też coś jest. Muszę to natychmiast sprawdzić. Wszędzie są żelki. Niewiarygodne. Mam cię. Wiedziałam, że twój chłopak to wszystko ustawił. Oddawaj mi te żelki. Jakie żelki? Nie wiem, o czym pani mówi. To perfidne kłamstwo. Że co? Ja nigdy nie kłamię. Konfiskata słodyczy to moja ulubiona część pracy. Co tu się dzieje? Kto mnie ochlapał? Prace sanitarne. To jest obszar zwiększonego ryzyka. Proszę się odsunąć. Zrozumiałam. Zbiorę tylko swoje rzeczy i już mnie nie ma. Dziękuję za uprzedzenie. Tak łatwo było ją oszukać. Gdzie jest Zak? Tak bardzo za nim tęsknię. Jesteś, hurra! Chodź tu, kochanie, jesteś wolna. Wiedziałam, że mnie stąd wyciągniesz. Patrz, co ci przyniosłem. Tu jest wszystko, co najbardziej lubisz. Jesteś the best. Od czego by tu zacząć? Chyba od Twixa. Tak bardzo mi smakuje. Smak batonika i wolności. Czy może być coś lepszego? Dobra, pora się stąd zwijać. A dokąd to? Wiedziałam, że to podstęp. A macie, nie uciekniecie stąd. Przestań, nic nie widzę. Boję się, Zak. Mam was, ptaszki w klatce. No to teraz posiedzicie sobie razem. Jestem pewna, że będziecie się dobrze bawić. Bo przecież nie możecie bez siebie żyć. A ja wezmę sobie ten płaszczyk. Proszę nas tu nie zostawiać. Żegnam. Utknęliśmy w tej dziurze na zawsze. O, zapomniała zabrać kask. Zobacz, co tu jest. Mój ulubiony Twix. Cudownie. Musimy go natychmiast zjeść. Trzymaj, Zak. Och, jest boski. Nasze jedzenie. Fajnie, chcę jako pierwszy sprawdzić, co dostałem. Wow, to czekolada. Rewelacja. Jesteś wielkim szczęściarzem, Zak. Uwielbiam czekoladę z orzechami.
Jestem pewien, że jej smak mnie nie rozczaruje. Jest po prostu boski. Orzechy tak przyjemnie chrupią w ustach. Wspaniale. Zak, daj nam trochę, proszę. Już nic nie mam, przykro mi. Mary, pokaż swój talerz. Dobra. Tylko nie to. Śmierdzący ser pleśniowy. Nie ma czym oddychać, zrób coś. Ale co ja mam zrobić? Po prostu zjedz go jak najszybciej, Mary. Zak, ale ja nie chcę. Ten ser wygląda po prostu obrzydliwie. Zaraz zwymiotuję. Będziesz miał mnie na sumieniu. Fu, smakuje okropnie. Tak nie można. Musisz zjeść wszystko, Mary. Przepraszam, zmusiłaś mnie do tego. Co ty robisz, Zak? Nie ma odwrotu. Musiałem to zrobić. Boże, niedobrze mi się robi. Jestem cała zielona. To się źle skończy. Fu, to obrzydliwe. Teraz na pewno się udusimy. Masz rację, ja też nie mogę oddychać. Mam pomysł. Wystarczy założyć na nos spinacz do bielizny. Właśnie tak. Wygląda na to, że smród już trochę osłabł. Wracam, bo czas sprawdzić, jakie ja mam jedzenie. Wow, to chipsy. Wreszcie coś normalnego. I to cała paczka. Czas się im przyjrzeć i spróbować. Powodzenia. Wow, Monika dostała chipsy. Gratulacje. Wyglądają doskonale. Wiedziałam, że okrągłe przysmaki mnie nie zawiodą. Chwileczkę, ale to nie jest tak naprawdę koło, to raczej taki owal. Nie szkodzi. Wiem, co muszę zrobić, aby naprawić sytuację. Pokażę wam, jak wygląda prawdziwe koło. Nie rozumiem, co ona robi. Zaraz sam się przekonasz. Wow! Jak to możliwe? Po prostu mam niezwykły talent. To piękne, prawda? Nawet nie macie co marzyć. Nie poczęstuję was. Wszystkie chipsy są moje. Teraz zdecydowanie wyglądają jak prawdziwy krąg. A to oznacza, że należą do mnie i tylko do mnie. Są takie chrupiące, super! Nie mogę przestać jeść, to jest przepyszne. Monika, masz rację, są przepyszne.